Cześć, nazywam się Darek Dopierała. Pamiętasz, ostatnio umieściłem na swoim kanale bajkę o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach, a tak naprawdę o królowej alkoholu i śnieżce alkoholiczce, z którą krasnoludki robiły co chciały, jeżeli chodzi o emocje i uczucia. To jest początek bajki. Dzisiaj opowiem Tobie o tym, że cesarz jest nagi, o szatach cesarza oraz o czarowaniu, czyli mechanizmie iluzji zaprzeczania. Zapraszam. Dawno, dawno temu, o czym już mówiłem, daleko stąd mieszkała królowa macocha. Królowa alkoholu. Codziennie przeglądała się w lustrze, pytając: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie i najważniejszy. W momencie, kiedy zauważyła, że królewna Śnieżka jest mądrzejsza, piękniejsza i ważniejsza, a więc, że alkohol nie stoi na pierwszym miejscu, wyrzuciła ją z domu. Oczywiście chciała ją najpierw otruć, tak jak mówiłem, alkoholizm jest chorobą śmiertelną, ale plan się nie powiódł. Królewna Śnieżka została oddana we władanie siedmiu krasnoludkom, które manipulowały jej uczuciami. Czasami jednak zdarzało się, że królewna Śnieżka, królewna alkoholiczka, budziła się rano. Przeciągała się, podchodziła do okna i przecierała oczy ze zdumienia. Świat, który widziała, był straszny. Widziała konsekwencje swojego picia, widziała problemy, które się z tym wiążą i podejmowała decyzję: muszę przestać pić. Pamiętasz może, że kiedy trzeźwiejesz, często włącza się kac moralny. A to jest jedno z poczuć, poczucie winy, pod które świetnie się pije. Do pracy wracały więc krasnoludki. Natomiast czasami nie radziły sobie z tą sytuacją i wzywały na pomoc krawców. Pamiętasz w bajce Szaty cesarza? Wszystko toczyło się wokół oszustwa. Oszuści pojawili się u cesarza i zaproponowali uszycie mu pięknych szat. Jednak zaznaczyli, że są one szyte z takiej tkaniny, że zobaczyć je może tylko osoba mądra. Dokładnie tak samo działa mechanizm iluzji zaprzeczania. To jest trochę tak jak z wycieraczką albo z myciem szyb na wiosnę czy na święta. Co pewien czas automatycznie włącza się wycieraczka, która powoduje, że widzisz prawdę, widzisz, jaka jest rzeczywistość. Dostrzegasz, patrzysz, muszę przestać pić, bo do niczego dobrego nie prowadzi. Nie mam kontroli nad piciem. Wtedy krasnoludek, którego nazwałem magikiem, wzywa pomoc. Chlapie tobie w szybę. W ten sposób mniej widzisz konsekwencje swojego picia. Minimalizujesz swoje picie. Przecież wypiłem tylko troszeczkę. Przecież jeden kielonek nie zaszkodzi. Przecież wszyscy piją. Również chlapiąc na twoją szybę, zabarwia ją. Czasami chlapie farbą. Na czerwono, różowo, niebiesko, żółto. Po to, żeby koloryzować twoje wspomnienia. Alkoholik koloryzuje swoje wspomnienia. Nie widzi tego, co jest dla niego przykre, ale widzi tylko to, co związane jest z przyjemnościami alkoholu. To jest też trochę tak, jak ze stanem zakochania. Kiedy myślisz o tej osobie najbliższej, nie dostrzegasz jej wad, widzisz tylko pozytywy. Kiedy prowadzisz samochód, być może skupiasz się na drodze, na celu, do którego jedziesz i umyka ci gdzieś droga, którą idziesz. To są trzy elementy działania mechanizmu iluzji zaprzeczania. Koloryzowanie przeszłości, czyli chlapanie farbą na szybę. W przerwach pomiędzy włączającą się wycieraczką. To jest minimalizowanie twojego picia, czyli pokazywanie tobie, że tylko troszkę, tylko niewielka ilość, właściwie nie ma żadnego problemu, inni piją bardziej.
Jest to ukrywanie w pamięci konsekwencji twojego picia, a więc te wspomnienia, które masz, są bardzo kolorowe. Ale również włącza się tutaj do działania razem z krawcem inny krasnoludek, nie tylko magik, ale również wszystkie razem, które wmawiają tobie, że właściwie no z piciem będzie wszystko dobrze, wszystko ładnie pójdzie, wszystko będzie pięknie. Myślenie magiczne, życzeniowe. Wyobrażanie sobie ulgi po wypiciu alkoholu, bez konsekwencji. A tak naprawdę cały ten mechanizm iluzji zaprzeczania to jest działanie oszustów, krawców, którzy mówią, że tylko mądra osoba zauważy tą szatę. Wmawiają tobie, oszukują ciebie. Po to, żebyś pił. Dlaczego? Jest coś takiego, co nazywa się dysonansem poznawczym. Kiedy widzisz, że coś jest złe, ma dla ciebie złe konsekwencje, no nie masz innego wyjścia. Musisz coś z tym zrobić. Musisz zmienić to. Nie zawsze jest to możliwe. Ponieważ chęć picia jest silniejsza od strachu przed konsekwencjami. No i właśnie wtedy wybiórczo zapominasz to, co jest niewygodne. Tak to działa. I w tym momencie, podsumowując tą całą bajkę, a właściwie cykl bajek, to jest tak, że królowa alkoholu, Śnieżka alkoholiczka i 7 krasnoludków, którzy manipulują jej uczuciami i emocjami, współpracują z krawcami. Minimalizują potrzebę leczenia i utrzymywania abstynencji, po to, żebyś dalej mógł pić. Oczywiście z zewnątrz można to powiedzieć, że oni cię chronią, dbają o ciebie, ale tak naprawdę działaniem mechanizmu iluzji zaprzeczania jest ochrona twojego dalszego picia. Pamiętaj jednak, że to jest tak jak z wycieraczką. Co jakiś czas automatycznie będzie włączać się wycieraczka i będziesz dostrzegać konsekwencje swojego picia. I w sumie na tym też polega terapia uzależnienia, między innymi na częstym włączaniu wycieraczki, na zderzeniu ciebie z konsekwencjami picia i z faktami. Temu służą spotkania grupowe, ale i praca indywidualna. Przyglądanie się destrukcji, którą niesie z sobą picie alkoholu. To nie jest koniec bajki. Jest jeszcze bajka o niskim poczuciu wartości. Ale o tym w następnym filmie. Zapraszam ciebie i pozdrawiam. Darek Dopierała. Trzymaj się. Do zobaczenia. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.